Proszę Państwa, w drużynie młodzika starszego, są to chłopcy urodzeni w 2004 roku, występują Adrian Kułak, Ziemowit Niemegłowski, Kacper Głos, Jakub Frączek, Mateusz Kapita, Jakub Pernia, Damian Borkowski, Jan Łaskarzewski, Jakub Kołowalski, Bartłomiej Kowalski, Anna Adamska, Gabriela Kołodziejczyk, Sebastian Baryła, Wiktor Goles, Piotr Popławski, Damian Dragan, Sebastian Zinko, Mateusz Zięk, Jakub Rogoziński, Adrian Sputo, Sebastian Walczyna, Cyprian Bardzia, Krystian Łuczko, Bartłomiej Niemegłowski, Michał Łączek, Jakub Kopek, Jakub Wołowik, Bartłomiej Nieprzegowski, Damian Jomcza oraz Jakub Kolenda. Trenerem drużyny jest Sebastian Żądełę. Panie trenerze, trzy zdanka, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, rocznik 2004, młodzik starszy, Liga Wojewódzka, część chłopców z 2004, ale też przeważają 2005, jeden nasz rodzynek 2006, dwie dziewczynki powoływane do kadry Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Idziemy do przodu, rozwijamy się. Dziękuję bardzo. Super, brawa. Anna Adamska. Dzień dobry. Powiedz mi, Ania, grasz w piłkę z chłopakami. Dlaczego piłka nożna? Po dziadku. Jeszcze raz? Po dziadku. Po dziadku. Dziadek grał w piłę? W Orleta? A jak on się nazywał? Może jest z nami, co? Jan Adamski. Jan Adamski. Brawa dla pana Janka. Słuchaj, a powiedz mi, na jakiej pozycji grasz? Pomoc. Pomoc. I jesteś lepsza od tych chłopaków? Nie wiem. Jest lepsza? Jest! Brawa pani! Proszę Państwa, w drużynie młodzika występują Adrian Kułak, Kacper Głos, Jakub Frączek, Mateusz Kapitan, Kacper Głos, Jakub Pelniak, Damian Borkowski, Jan Łaskarzewski, Jakub Kowalski, Bartłomiej Kowalski, Sebastian Baryła, Wiktor Golec, Piotr Popławski, Damian Dragan, Sebastian Zinko, Mateusz Zień, Jakub Rogoziński, Adrian Sputo, Krystian Łuczko, Bartłomiej Niemegłowski, Bartłomiej Nieprzegowski, Damian Jomczak, Jakub Kolenda oraz dwa razy głośniej Anna Adamska, Gabriela Kołodziejczyk. Trenerem drużyny jest Sebastian Żądełek. Jesteśmy już bliziutko. Zostały cztery grupy młodzieżowe oraz seniorzy.
Przed nami trampkarze młodsi. Są to chłopcy urodzeni w 2003 roku. Mamy dwóch bramkarzy. Są nimi Patryk Musiatowicz, Robert Rotary, Dominik Lubka, Mateusz Masłowski, Wojciech Steś, Jakub Kurenda, Ziemowit Niewęgłowski. To byli oczywiście pomocnicy. Przepraszam, obrońcy. Pomocnicy Piotr Kuśma, Marcel Obrośla, Mikołaj Komar, Krystian Kowalczyk, Jakub Zabielski, Robert Kasnowski oraz napastnicy Bartłomiej Sierpień, Cyprian Wardziak oraz Łukasz Krochowski. Trenerami tej drużyny są Artur Idzikowski oraz Borys Rafał Borysiu. Proszę bardzo, krótką charakterystykę, trener Rafał Borysiuk. Witam serdecznie wszystkich. Jest to grupa trampkarzy młodszych, chłopcy urodzeni w roku 2003 i są też chłopcy młodsi, 2004 roku, jeden nawet z roku 2005, a jest w tej grupie, bo sobie świetnie radzi, chłopcy grają w lidze wojewódzkiej. Jesteśmy w połowie tabeli, chociaż to jest mniej ważne, najważniejsze, żeby się rozwijali. I z tego miejsca serdecznie chciałbym podziękować, bo pani dyrektor gimnazjum numer 2, bo część z tych chłopców jest w klasie sportowej, większa część, pani Bożenie Marcinkowskiej, dzięki czemu ci chłopcy mogą systematycznie w zajęciach uczestniczyć. Wydaje mi się w dużym stopniu pogłębiać swoje umiejętności. Także oby tak dalej. Proszę Państwa, nie ma tutaj z nami Sebastiana Walczyny. Przebywa na zgrupowaniu kadry województwa. Więc mamy kolejnego wychowanka Orląt, który nie tylko gra w klubie, ale też reprezentuje nasze województwo na arenie ogólnopolskiej. W drużynie trampkarza młodszego występują Patryk Musiatowicz, Robert Rotary, Dominik Lubka, Mateusz Masłowski, Wojciech Steś, Jakub Kurenda, Ziemowit Niewęgłowski, Piotr Kuźma, Marcel Obroślak, Mikołaj Komar, Krystian Kowalczyk, Jakub Zabielski, Robert Kasnowski, Bartłomiej Sierpień, Cyprian Wardziak, Łukasz Krochowski. Trenerami drużyny są Artur Idzikowski oraz Rafał Borysiuk. Dziękujemy bardzo. Przed nami trampkarze starsi. Są to chłopcy urodzeni w 2002 roku. W drużynie występują Bartłomiej Siudaj, Patryk Burda, Bartosz Idzikowski, Przemysław Jaworski, Dawid Mitroniuk,
Piotr Oramus, Michał Kalicki, Jakub Kowalik, Kacper Szczeszek, Jan Poszyk, Arkadiusz Koroczuk, Kacper Musiatowicz, Mateusz Stefaniak, Konrad Szczygielski, Piotr Sadowski, Jakub Majnusz oraz Kacper Kania. Trenerami drużyny są Rafał Borysiuk oraz Artur Idzikowski. Proszę bardzo, trenerze. To tak, no to chłopcy grają w lidze wojewódzkiej, trenują w klasie sportowej. Wszyscy, prawie wszyscy. Mamy tutaj chłopaków, którzy grają w reprezentacji województwa. Jeden zawodnik, Arek, był na konsultacjach kadry Polski do 15 lat. Arek, pokaż się. Arek. To znaczy, tak jak powiedział właśnie Arek, tak, tylko dwóch chłopców z tej grupy nie jest w klasie sportowej. Tak, pozostali uczą się, dzięki temu też również systematycznie. Mamy trzech kadrowiczów na stałe w kadrze województwa. Kacper Kania, Kacper Musiatowicz ostatnio i Arek Korolczuk, gdzie w sierpniu był powołany także na konsultację kadry Polski lat 15, co uważam, że jest no wielkim wydarzeniem dla naszego klubu i miasta. No chyba tylko tyle. Jeszcze odbiegając tak od tematu, przepraszam sekundę. Dzisiaj moja córka ma 7 urodziny, obiecałem, że złoży życzenia. Laura, wszystkiego najlepszego. Okej. Chodź Laura, tato dla buziaka. Proszę Państwa, w drużynie występują Bartłomiej Siudaj, Patryk Burda, Bartosz Idzikowski, Przemysław Jaworski, Dawid Mitroniuk, Piotr Oramus, Michał Kalicki, Jakub Kowalik, Kacper Szczeszek, Jan Pożyk, Arkadiusz Korolczuk, Kacper Musiatowicz, Mateusz Stefaniak, Konrad Szczygielski, Piotr Sadowski, Jakub Majnusz, Kacper Kania. Trenerem drużyny jest Artur Idzikowski, Rafał Borysiuk, a 7 urodziny ma córka Rafała. Jak masz na imię? Laura, powiedz, co tato kupił na prezent sobie? Łyżwy! Nie dość, że syn broni, to jeszcze córka będzie łyżwiarką. Brawa dla drużyny oraz dla córeczki. Dziękuję bardzo. Przed nami chłopcy w większości wyżsi ode mnie, od trenera tym bardziej. Zapraszamy do nas juniorów młodszych. W drużynie występują Bartek Olszewski, Mateusz Kwaśny, Artur Nowacki, Kacper Fijałek, Grzegorz Kot, Krystian Zając, Adrian Lubka, Piotr Zieliński, Oskar Siwek, Adrian Pinkus, Erwin Szostak, Piotr Matejski, Maciej Grochowski, Marcin Wiśniewski, Da
Dawid Kozioł, Maciej Orzechowski oraz Patryk Wierzchowski. Trenerem drużyny jest Mundek Edmund Koperwa. Mundek, jak się czujesz, będąc najniższym człowiekiem w drużynie? Czuję się bardzo dobrze, bo na co dzień pracuję w tej hali i jest rewelacja. Okej, dwa zdanka o naszych juniorach młodszy. Witam serdecznie. Drużyna juniorów młodszych. Objąłem ją dosyć niedawno, bo w pierwszej rundzie w tym sezonie. Niespodziewanie Darek Gołek zrezygnował. Trzeba podziękować Darkowi za tyle lat pracy z tą grupą. Drużyna występuje w pierwszej lidze wojewódzkiej. Po pierwszej rundzie zajmujemy 7 miejsce z dorobkiem 17 punktów. Jesteśmy w okresie przygotowawczym. Przed nami sparingi. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi i te sparingi odbędą się. Pierwsze spotkanie w rundzie rewanżowej gramy 2 kwietnia. Serdecznie wszystkich zapraszam. Jeszcze dodam, że w kadrze drużyny występuje kilku zawodników na co dzień grających w kadrze Lubelszczyzny. W 2001 roczniku jest to Piotr Madejski, Adrian Pinkus i Oskar Siwek, natomiast w roczniku 2000 jest Kacper Lipiński. Kacper trenuje już 1,5 roku z juniorami starszymi, a w tym roku został dokoptowany do juniorów starszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W drużynie juniorów młodszych występują Bartek Olszewski, Mateusz Kwaśny, Artur Nowacki, Kacper Pijałek, Grzegorz Kok, Krystian Zając, Piotr Zieliński, Oskar Siwek, Adrian Pinkus, Erwin Szostak, Piotr Madejski, Maciej Krochowski, Marcin Wiśniewski, Dawid Kozioł, Maciej Orzechowski oraz Patryk Wierzchowski. Trenerem zespołu jest Edmund Koperwa. Dziękujemy bardzo. Do startu będą szykować się nasi seniorzy, a przed nami juniorzy starsi. W drużynie występują Patryk Karpiński, Piotr Dorosz, Mateusz Wójcik, Patryk Kasak, Jędrzej Dudek, Mateusz Lemieszek, Damian Drygiel, Jarosław Fijałkowski, Dawid Anyszek, Ryszard Grochowski, Bartosz Krudek, Dominik Rycaj, Piotr Włoszek oraz Mikołaj Kolec. Trenerem drużyny jest Edmund Koperwas. Panie trenerze, proszę bardzo, mikrofon. Drużyna juniora starszego występuje podobnie jak junior młodszy w pierwszej lidze wojewódzkiej. Zajmujemy też 7 miejsce po pierwszej rundzie.
z dorobkiem 14 punktów. Przed nami mecze sparingowe. Rundę zaczynamy rewanżową 25 marca wyjazdowym spotkaniem z Lewartem Lubartów u siebie, natomiast 2 kwietnia z Janowią Janów Lubelski. W tym okresie przygotowawczym chciałbym tylko powiedzieć, że solidnie trenowaliśmy właśnie na tych obiektach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Tu przez 10 dni w okresie ferii trenowaliśmy 2 razy dziennie, juniorzy młodsi, juniorzy starsi, w ramach obozu sportowego dla klasy sportowej. Klasa sportowa współpracuje z LKS-em Orlęta z Pomek Radzyń Podlaskiej, dlatego w imieniu własnym i w imieniu w szczególności chłopców, bo był to darmowy obóz, chciałbym podziękować tu pani dyrektor Grażynie Dzida za zorganizowanie tego obozu. Tak jak powiedziałem, zapraszam wszystkich na pierwsze spotkanie 2 kwietnia u siebie o godzinie 11 z Janowianką Janów Lubelski. Dziękuję bardzo. Okej, panie trenerze, który z tych chłopaków ma szansę jako pierwszy zagrać w seniorach Orlot? Myślę, że wszyscy mają szansę, że będą tak ciężko pracować, tak jak pracujemy do tej pory, to myślę, że nikogo tu nie będę wyróżniał, ale powiem tak, że kilku zawodników trenuje w pierwszej drużynie. Jest to Krystian Pawlina, jest to Grzesio Romaniuk, jest to Radzio Cieślak czy Damian Iwańczuk. Są to zawodnicy, którzy na co dzień trenują z pierwszą drużyną, natomiast wspomagają nas meczami mistrzowskimi, natomiast ci, co trenują w minionych starszych, czekają na swoją szansę i myślę, że w niedługim czasie otrzymają taką szansę. Dziękujemy bardzo. W drużynie juniorów starszych występują Patryk Karpiński, Piotr Doroż, Mateusz Wójcik, Patryk Kasa, Jędrzej Dudek, Mateusz Lemieszek, Damian Drygiel, Jarosław Fijałkowski, Dawid Anyszek, Ryszard Krochowski, Bartosz Kudek, Dominik Rycaj, Piotr Włoszek, Mikołaj Golec. Trenerem drużyny jest Edmund Koperwa. Dziękuję bardzo.